Jesteśmy na stoisku Mitsubishi Electric, jednym z największych stoisk tutaj na targach. Ze mną Damian Filipowicz, inżynier produktu w firmie Mitsubishi Electric, a za nami główny bohater dzisiejszych targów, pompa ciepła, która wygrała nagrodę w kategorii pomp ciepła. Opowiedz coś więcej o nim, co jest w niej takiego wyjątkowego? Po pierwsze, czynnik chłodniczy, który jest zastosowany. No, jest teraz światowa tendencja na rynku pomp ciepła, żeby iść w kierunku czynników naturalnych, czynników o niskim wskaźniku GWP, czyli czynników, które korzystnie wpływają na środowisko, czyli w przypadku na przykład wycieku powodują mniejszy efekt cieplarniany, tak? Czyli mają mniejszy wpływ na efekt cieplarniany. Zaznaczmy, że pompa pracuje na czynniku R290, czyli na propanie. Jest to, zdaje się, pierwszy produkt, który Mitsubishi wypuściło właśnie na tym czynniku. Tak, dokładnie. Jest to pierwszy produkt, nie jedyny, bo w przyszłości planujemy poszerzać tę ofertę, ale jest to jeden z pierwszych produktów na tym czynniku. Jest to też jeden z pierwszych monobloków w ofercie naszego polskiego oddziału. Mhm. Rozumiem. To poza samym czynnikiem jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz, przyznam, której nie spotkałem w żadnej innej pompie ciepła, którą widziałem rozkręconą, że wewnątrz tej pompy ciepła są dwie sprężarki. Dlaczego tak jest? Co to daje? Jaki efekt dodatkowy? To może na wstępie zaznaczmy, że dwie sprężarki, ale nie obie sprężarki nie są inwerterowe. Jedna sprężarka jest inwerterowa, druga to jest sprężarka o stałej wydajności, czyli powszechnie zwana on-offowa. I tak naprawdę w praktycznie całym zakresie pracy tego urządzenia pracuje nam ta sprężarka inwerterowa. W momencie, gdy wzrasta zapotrzebowanie, zazwyczaj w związku ze spadkiem temperatury zewnętrznej wzrasta nam zapotrzebowanie na moc grzewczą, w tym momencie może być potrzebne pokrycie większego zapotrzebowania i w tym momencie uruchamia się ta sprężarka on-offowa, powodując takie podbicie mocy grzewczej w okresie, kiedy to jest potrzebne, kiedy to jest wymagane. Dzięki temu między innymi mamy dość szeroki zakres modulacji tego urządzenia, ponieważ w okresach przejściowych, czyli tam od 0 do tych 10 stopni, sprężarka inwerterowa ma około 1,5 kW mocy minimalnej, czyli mamy bardzo zniwelowane ryzyko taktowania, a w tych mrozach mamy dwie sprężarki, czyli ta druga sprężarka nam podbija tą moc grzewczą i wtedy ta moc maksymalna, która jest kluczowa tutaj, jest na wysokim poziomie. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to jest takie turbo. Takie dopalenie, żeby dostać dodatkowe kilowaty. No, można to tak określić. Rozumiem. Czynnik propan R290. No jest to o tyle ciekawy czynnik, że w przeciwieństwie do R32 można na nim podbić temperaturę aż do 75 stopni. Mówię tutaj o temperaturze wody, która wychodzi z pompy ciepła. Czy pompy propanowe różnią się czymś jeszcze od innych pomp na R32? Znaczy, wynika to głównie z tego, że ciśnienie skraplania jest zupełnie inne dla tego czynnika, tak? I właśnie z tego wynika ta temperatura zasilania, ponieważ my przy bardzo podobnych ciśnieniach jesteśmy w stanie to uzyskać dużo większą temperaturę, prawda? Więc dlatego jest między innymi tutaj tak wysoka temperatura możliwa do wykorzystania. W tym urządzeniu jest to 75 stopni do minus 15 stopni temperatury zewnętrznej. Później poniżej tego zakresu to spada do 65 stopni przy minus 25 stopniach na zewnątrz. Jest naturalnie bez włączania grzałek. Tak, to mówimy o samej sprężarce, bo stoimy przed urządzeniem. Grzałka u nas jest w modułach wewnętrznych, które stoją tam na drugim końcu stanowiska i nie wliczamy tutaj w te parametry w żadnym wypadku grzałki elektrycznej. Mhm. Rozumiem. Wspomniałeś, że to jest pompa monoblok. Wcześniej miałem do czynienia wyłącznie z Mitsubishi Zubadan i Mitsubishi Eco, które są splitami. Czy to, że ta pompa jest monoblokiem, jest jakimś jej minusem? W wypadku propanu nie do końca, ze względu na to, że propan jest stosunkowo problematycznym czynnikiem, jak myślę, że powszechnie jest wiadomo, jest to czynnik palny, tak? I w przypadku tego, biorąc to pod uwagę, wychodzi na to, że monoblok, który jest fabrycznie złożony, fabrycznie sprawdzony na produkcji, u nas każdy produkt jest indywidualnie sprawdzany, no jest to duża korzyść tego urzeńnia. Jedyną Zmianą w stosunku do splita jest to, że mamy rury wodne wychodzące na zewnątrz budynku i często trzeba przewidzieć, co w wypadku, gdy będzie zanik prądu. Bo no, umówmy się, w Polsce się to zdarza, tak? Są te blackouty, zdarza się, że ten prąd zaniknie, ale są różnego rodzaju możliwe do zastosowania zabezpieczenia, chociażby zawory, które się montuje, które wyklapiają wodę, ewentualnie jakaś pompa obiegowa, która jest na jakimś zasilaniu awaryjnym, więc jest mnóstwo możliwości, jak to zniwelować. Więc różnica jest taka, że nie wyprowadzamy czynnika poza urządzenie, mamy rury wodne. Czy sprężarka, czy agregat, jednostka zewnętrzna jest urządzeniem jednofazowym, czy trzy? Cały szereg tych urządzeń jest jednofazowy, czyli 5, 6 i 8 kW urządzenie to są urządzenia jednofazowe, z tym, że ta 80, czyli 8 kW jednostka, zabezpieczenie ma, o ile dobrze pamiętam, 20 A wymagane, więc nie jest to nic, co przeważa ponad takie standardowe zabezpieczenie, które powszechnie jest montowane w domach jednorodzinnych. Rozumiem, czyli tej jednej fazy nie trzeba się obawiać, no bo tu mamy 8 kW, ale mocy cieplnej, a nie mocy elektrycznej. Dokładnie że tak. Dzielimy to przez COP i dostajemy pobór prądu, który jest całkiem niewielki, pomimo tego, że mamy aż 8 kW mocy cieplnej. Dokładnie tak, czyli nie ma się tutaj co tego obawiać. W takich wypadkach właśnie jedynym dużym problemem jest to, gdy mamy za duże zabezpieczenie wymagane przez urządzenie. W tym wypadku jest to na naprawdę dobrym poziomie. Powiem może głośno to, co zauważyłem wcześniej, jak przygotowywaliśmy się do nagrywania, że jak popatrzyłem do środka tej pompy, to ona, jej układ chłodniczy wygląda naprawdę dobrze, nie widać lutowania, jest ta pompa zrobiona bardzo porządnie. No, jak najbardziej. W końcu to jest japońska technologia. Jesteśmy jednym z liderów technologii na rynku tutaj europejskim, więc nie mam tutaj nic tak naprawdę do dodania w tej kwestii. Jak pompa pojawi się w sprzedaży na szerokim rynku, no bardzo chętnie ją wypróbuję. Tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.